Witam na kanale Take Look. Dzisiaj pokażę, jak wyczyścić ultradźwiękowy nawilżacz powietrza. Nawilżacz w okresie grzewczym poprawia komfort życia i chroni zdrowie pod warunkiem, że jest czysty i sprawny. Pokażę krok po kroku, jak czyszczę i usuwam kamień z tego nawilżacza. Zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapek w górę. Zapraszam serdecznie na film. Nawilżacz przed czyszczeniem odłączam od gniazdka i przenoszę do łazienki. Po zdjęciu zbiornika z wodą widać podstawę nawilżacza, która ma brązowawe zabarwienie wynikające z twardej wody. Jest tam również kamień. Czyszczę podstawę z dolnym zbiornikiem. Wylewam wodę z podstawy nawilżacza. Wlewam trochę ciepłej wody i dodaję kilka kropel płynu do mycia naczyń. A teraz miękką szczoteczką do zębów usuwam delikatnie brązowy osad, który schodzi dość łatwo. Wylewam brudną wodę i czyszczę dalej, również z użyciem szczoteczki. Szczoteczka musi być miękka, nie może być to twarda szczoteczka. Uważajcie na membranę ultradźwiękową wytwarzającą mgiełkę wodną. Jest bardzo delikatna i nie można jej uszkodzić. Dolewam trochę czystej wody. Niestety osad z kamienia pozostał w kilku miejscach. Jak widać, jest dosyć trudny do usunięcia. Odkamieniam kwaskiem cytrynowym. W niewielkiej ilości wody rozpuszczam 2 łyżeczki kwasku cytrynowego. Następnie kwasek cytrynowy wylewam do pojemnika. Dolewam jeszcze trochę wody, tak aby wszystkie powierzchnie pokryte kamieniem były zanurzone i zostawiam na 60 minut. Po 60 minutach szczoteczką usuwam kamień, który teraz schodzi bardzo łatwo. Trudno dostępne zakamarki czyszczę patyczkiem kosmetycznym. Roztwór kwasku przelewam do miski, nie wylewam go, bo jeszcze się przyda, i wycieram do sucha podstawę nawilżacza. Czyszczę zbiornik na wodę. Do zbiornika wlewam roztwór kwasku cytrynowego, który został mi z czyszczenia podstawy nawilżacza. Do miski wlewam trochę wody i dodaję 2 łyżeczki kwasku cytrynowego. Mieszam do rozpuszczenia kwasku. Następnie wkładam do miski zbiornik, tak aby zakamienione dno było zanurzone w roztworze kwasku. I zostawiam zbiornik na około 60 minut. Po 60 minutach. Następnie czyszczę gąbką i patyczkiem dno zbiornika. Kamień, jak widać, schodzi łatwo. Warto też wyczyścić korek.
Następnie opróżniam zbiornik z roztworu kwasku cytrynowego i nalewam trochę czystej wody do zbiornika, aby go przepłukać. Następnie usuwam resztki kamienia patyczkiem kosmetycznym. I wycieram wszystko do sucha ręcznikiem papierowym. Ok, zbiornik w środku i podstawa wyczyszczone. Teraz czyszczę nawilżacz z zewnątrz. Spryskuję zbiornik uniwersalnym płynem do czyszczenia i przecieram ręcznikiem papierowym. Jak zrobić taki płyn uniwersalny do czyszczenia, pokazaliśmy w innym naszym filmie. W podobny sposób czyszczę z zewnątrz podstawę nawilżacza. Pozostała jeszcze tylko do wyczyszczenia pokrywka, którą czyszczę w ten sam sposób. I oto czysty nawilżacz, czysta podstawa, czysty zbiornik i czysta pokrywka z dyszą wylotową. Nawilżacz gotowy do pracy. Nawilżacz odstawiam na miejsce do sypialni i napełniam zbiornik wodą. Po postawieniu zbiornika na podstawie zakładam pokrywkę i podłączam nawilżacz do gniazdka. Po włączeniu, jak widać, dysza zaczyna wyrzucać strumień mgiełki wodnej. Optymalna wilgotność powietrza w sypialni to między 40 a 50%. Poniżej 30% odczuwa się już dyskomfort. Nawilżacz ultradźwiękowy wytwarza mgiełkę wodną, rozbijając wodę na małe cząsteczki. I ważna uwaga na koniec. Codziennie używany nawilżacz powinien być czyszczony minimum raz na tydzień, a w razie potrzeby częściej. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów, bo naprawdę warto.